Wojewoda odmówił stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej budowy miejskiego ringu. Stowarzyszenie Przyjaciół Słupska i Regionu walczy o lepszą politykę informacyjną dotyczącą tarczy antyrakietowej. Słupszczan zachęcamy również do przemyślenia swoich zwyczajów żywieniowych oraz wzięcia udziału w plebiscycie Turniej Miast 2014. Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski odmówił stwierdzenia nieważności decyzji na realizację odcinka budowanego właśnie miejskiego ringu. W uzasadnieniu stwierdzono, że po przeprowadzeniu wszechstronnej analizy dokumentacji związanej ze sporną decyzją nie dopatrzono się, aby naruszyła ona wskazane przez skarżącą przepisy o właściwości organu wydającego zezwolenie. Od decyzji wojewody pomorskiego przysługuje odwołanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Tymczasem budowa słupskiego ringu nabiera rozmachu. W ostatnich dniach oprócz położenia pierwszej warstwy asfaltu zaczęto montować również wiadukt przy pomocy specjalistycznych dźwigów. Budowa ringu wchodzi w fazę, w której wiadukty są budowane i pierwszy wiadukt tutaj w ciągu ulicy Koszalińskiej, czyli od ulicy Przemysłowej do ulicy Koszalińskiej, który połączy te dwie części miasta, czyli osiedle na Rzece z osiedlem tutaj Piastów. Można zobaczyć naocznie, jak on się buduje. Ogromny dźwig, który tutaj akurat po mojej prawej stronie przy naszej siedzibie w tle widać elementy stalowe tego wiaduktu są montowane. Jak zapewnia dyrektor Grzybiński, na wszystkich odcinkach budowanego ringu prace prowadzone są zgodnie z planem. Planowana budowa tarczy antyrakietowej w podsłupskim Redzikowie budzi wiele emocji. Jak nam powiedziała Katarzyna Bogusławska, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Słupska i Regionu, jej organizacja wysłała list otwarty m.in. do premier Ewy Kopacz w sprawie rekompensat oraz zmiany polityki informacyjnej dotyczącej budowy tarczy. Jeden apel dotyczy rekompensat w zamian za budowę tarczy antyrakietowej, ponieważ uważamy, że region słupski poniesie znaczne straty z jej budową. Dlatego chcemy, żeby m.in. wybudowano drogi, wybudowano kolej, rozszerzono zakres portu w Łusce oraz mamy wiele różnych postulatów, które mają wzmocnić region słupski w zamian za budowę tarczy antyrakietowej. Drugi apel jest to apel o zmianę polityki informacyjnej, dlatego że uważamy, że jest to bardzo poważny problem, że my nie wiemy, co będzie budowane, z czym to będzie się wiązało dla mieszkańców. Chcemy po prostu, żebyśmy byli na bieżąco informowani. Nasze propozycje to stworzenie serwisu informacyjnego z informacjami o budowie, a także o spotkania z mieszkańcami. Ministerstwo Obrony Narodowej rozmawia z samorządowcami i informuje o ograniczeniach. Chodzi o budowę wiatraków i dużych obiektów, czyli ważnych dla gmin inwestycji. Jeden z dużych inwestorów budowy farmy wiatrowej wycofał się z inwestycji w regionie słupskim, która miała być budowana za ponad 200 milionów złotych. Także te utrudnienia już są w regionie słupskim. Co do ograniczenia w kubaturze, chciałam powiedzieć, że 6 tysięcy metrów sześciennych jest to kubatura średniego bloku, także każda taka budowla będzie musiała być konsultowana ze stroną amerykańską, będziemy musieli mieć zgodę na to i nie ma możliwości na przykład podzielenia dużego zakładu pracy w strefie ekonomicznej na mniejsze budynki i ograniczenie tej kubatury. Budowa tarczy to szansa dla lokalnych przedsiębiorców. MON zapewnia, że Amerykanie zazwyczaj korzystają z usług lokalnych firm w zakresie utrzymania bazy, dostawy towarów i zatrudniają lokalnych pracowników cywilnych. Innego zdania jest Katarzyna Bogusławska ze Stowarzyszenia Przyjaciół Słupska i Regionu. Nie będzie dla nas tutaj korzyści w tym zakresie, dlatego że inne instalacje na świecie tego typu są to bazy, których po prostu Amerykanie nie wychodzą, nie korzystają z lokalnych usług. Z Ameryki przyleci samolot. Czyli lokalni przedsiębiorcy, na przykład, którzy będą chcieli obsługiwać jakby tą bazę amerykańską, no nie skorzystają na tym, tak jak mieliśmy zapewnienia. Tak, nie skorzystają, dlatego że Amerykanie przywiozą sobie wszystkie niezbędne rzeczy, jedzenie, ubrania, wszystko przyleci ze Stanów, nie będą tutaj robili żadnych zakupów, nie będą wychodzić, korzystać z usług, będą zamknięci w bazie, będą otoczeni naszym wojskiem i po prostu nie będą opuszczali bazy. Te pisma to, tak jak mówiliśmy do pani premier, wysłaliście niedawno, spodziewacie się odpowiedzi, na pewno ta odpowiedź będzie, bo kancelaria pani premier na pewno odpowie na te pisma, ale główny nacisk kładliście, rozumiem, na politykę informacyjną, żeby mieszkańcy regionu wiedzieli, co naprawdę tu się będzie działo i jakie będą z tego typu, z tym przedsięwzięciem związane utrudnienia.
Tak, no, na pewno chcemy, żeby nowa premier zapoznała się ze sprawą, zapoznała się z problemem i chcemy również, żeby podjęła działania, szczególnie, że w swoim exposé wskazywała, iż podobne instalacje będą w Polsce budowane i myślę, że będzie to jeden z zakresów jej działania. W czwartkowe południe ulicą Wojska Polskiego przemaszerował korowód, na którego czele stały ramię w ramię truskawki, brokuły, żółty ser i inne bliżej niezidentyfikowane warzywa. W zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Żywności przemarszu udział wzięli wolontariusze, zachęcając słupszczan, by bliżej przyjrzeli się swym żywieniowym zwyczajom i ograniczali ilość wyrzucanego pokarmu. Uczestnicy manifestacji uświadomili słupszczanom, że z wyrzuconych przez supermarkety na śmietnik warzyw można stworzyć smaczne i pożywne dania. Wobec narastającego problemu niedożywienia wśród dzieci i najuboższych grup społecznych takie idee należy promować. Słupsk jaki jest, każdy widzi. Dla jednych zbyt nudny, dla innych będący oazą spokoju. Popularność między innymi naszego miasta postanowił zbadać portal zumi.pl, organizując turniej miast 2014. Zasady plebiscytu są proste. Każdy internauta może oddać głos tylko raz. Liczba uzyskanych głosów dzielona jest przez liczbę mieszkańców danego miasta lub gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2012 roku, a otrzymany w ten sposób wyrażony w procentach wynik zadecyduje o ostatecznym miejscu w rankingu. Trzem najpopularniejszym miastom lub gminom zostanie przedstawiona oferta przeprowadzenia kampanii promocyjnej w serwisach zumi.pl i onet.pl, odpowiednio o wartości 200, 100 i 50 tysięcy złotych. Organizator zobowiązuje się do udzielenia 99% rabatu na wyżej wspomnianą kampanię. Głosować można do 6 listopada na stronie www.turniejmiast.zumi.pl, a 14 listopada zostanie opublikowana ostateczna lista rankingowa. Portal 10 Minut TV jest patronem medialnym turnieju miast 2014 dla Słupska.